Szanowni Państwo, droga młodzieży, nieczęsto się zdarza, że w murach tej szkoły możemy gościć tak znakomitego gościa, a dzisiaj tym naszym znakomitym gościem jest trener kadry Polski piłkarek ręcznych, pan Antoni Parecki. Witamy serdecznie. Witam serdecznie również pana dyrektora zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Powiercia, pana Mariana Aleksińskiego. Droga młodzieży, nie byłoby dzisiaj z nami pana Pareckiego, gdyby nie pan Zbigniew Frączak, nauczyciel zespołu szkół z Powiercia. Zanim oddam głos panu trenerowi, przedstawimy panu i państwu również krótką historię piłki ręcznej tutaj w Przedszu. Bardzo proszę pana Adamczewskiego, założyciela klubu Salus Przedecz, o taką prezentację. Jak to powstało? W latach 70. miłośnicy piłki ręcznej w Przedszu stworzyli pierwsze podstawy klubu. Walczyli oni na boiskach, wtedy były to jeszcze klepiska. Potem mieliśmy takie szczęście, że udało nam się mieć boisko asfaltowe. Obecnie mamy piękny Orlik. A kto wie, być może już niedługo będziemy mieli halę sportową. Historia piłki ręcznej w Przedszu sięga lat 70. ubiegłego stulecia. Przez te wszystkie lata szczypiorniści i szczypiorniści naszej szkoły godnie reprezentowali nasze miasto, nasz powiat na boiskach całej Polski. W roku 2010 zdecydowaliśmy się znowu stworzyć klub, aby godnie reprezentować nasze miasto. Dzięki wielkiemu wsparciu burmistrzowi miasta i gminy Przedecz w naszej miejscowości założyliśmy klub, w którym braliśmy udział w rozgrywkach trzeciej ligi piłki ręcznej seniorów. Wtedy był to klub, z racji, że nie było w naszym województwie trzeciej ligi, występowaliśmy w rozgrywkach Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Ręcznej. Obecnie występujemy na boiskach województwa wielkopolskiego. Największe nasze sukcesy, zajęcie drugiego miejsca w rozgrywkach województwa wielkopolskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie braliśmy udział w turnieju barażowym o awans do drugiej ligi w Legnicy. Piłka ręczna w Przedszu to nie tylko seniorzy, to przede wszystkim dzieci oraz rozwój młodzieży. Prawdopodobnie jako klub jesteśmy jedyną taką organizacją w Polsce, która trenuje, uprawia powiedzmy półprofesjonalnie piłkę ręczną w Polsce, nie posiadając hali sportowej. Tak jak wszyscy wiecie, trenujemy w okresie wakacyjno-letnim, trenujemy na Orliku, w okresie jesienno-zimowym trenujemy tutaj na sali gimnastycznej. Ale staramy się. To, co pan Parecki mówi i powtarza, najważniejsza jest walka. Jeżeli chcemy, możemy do czegoś dojść. Kolejnym naszym elementami działalności jest wspieranie młodzieży, dzieci i młodzieży w szkole, aby oni również mogli pokazywać swoje umiejętności na innych boiskach. Staramy się, aby do każdej miejscowości, do której docieramy, zapamiętali nas jak najlepiej, aby wszyscy o nas myśleli, że drużyna z takiej małej miejscowości, czy to seniorzy, juniorzy, czy najmłodsi adepci przedeckiego szczypiorniaka byli zawsze dobrze zapamiętani. I nie ukrywajmy, bardzo duża w tym zasługa pana Edwarda Dereszewskiego. Za sekundkę oddamy głos panu trenerowi, ale ja tutaj wszystkim powiem, że 3 godziny temu się poznałem z panem Pareckim. I dawno nie pamiętam, żebym poznał tak skromną osobę. Osobę, która bardzo wiele osiągnęła jako zawodnik i jako trener, a jednocześnie tak skromną. Mimo i od razu pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie, zanim pan trener nam tu o sobie troszeczkę powie, to żeby wszystkim nam powiedział, jakie osiągnął sukcesy jako zawodnik, jako trener, bo naprawdę mógłby o tym mówić wiele, a jest bardzo skromny i po tym spotkaniu w Powierciu taki mam lekki niedosyt. Także mam nadzieję, że tutaj pan trener nam o tym wszystkim opowie. Dziękuję. Dzień dobry i witam was wszystkich. Cieszę się bardzo, że mogłem do was przyjechać. Kocham piłkę ręczną, trenuję ją od początku, jak tylko zacząłem uprawiać sport i dlatego to robię z takim wielkim zaangażowaniem i zamiłowaniem. Grałem jako zawodnik, teraz jestem jako trener. Pokrótce wam powiem, pochodzę z Izbicy Kujawskiej, niedaleko tutaj od was. Wyjechałem do liceum sportowego do Puszczy Kówka, gdzie trenowałem piłkę siatkową przez 2 lata. Zamknęli nam piłkę siatkową, przeszedłem na piłkę ręczną i od tego czasu
stało się to moim wręcz, można powiedzieć, zawodem. Grałem w Grunwaldzie Poznań, gdzie zdobyłem Puchar Polski z zespołem. Po 6 latach przeniosłem się do Pogoni Zabrze, gdzie zdobyłem brązowy medal, Puchar Polski, wicemistrzostwo Polski, dwukrotne mistrzostwo Polski. Po tych sukcesach udało się wyjechać do Danii. Mieszkałem w Danii i trenowałem przez 22 lata. Od 2 lat wróciłem do Polski, jestem trenerem startu Elbląg, z którym w zeszłym roku zająłem 6 miejsce, w tym roku już jestem na 4. Gram w przyszły weekend mecze o wejście do finału. Jak się uda, no to będzie też jeden z tych sukcesów trenerskich. W międzyczasie grałem w Danii, trenowałem wszystkie reprezentacje Danii, to znaczy się juniorów, młodzieżową, pierwszą reprezentację mężczyzn, z którymi zdobyłem Mistrzostwa Europy, Wicemistrzostwo Europy, brązowy medal Mistrzostw Europy, Mistrzostwo Świata, Wicemistrzostwo Świata. Z zespołami klubowymi zdobyłem Puchar Europy, Mistrzostwo Danii wielokrotnie, Puchar Danii. No akurat się tak złożyło, że miałem szczęście pracować w tak doskonałych klubach, które wygrywały te trofea. No i teraz wróciłem do Polski, żeby oddać tego, czego się nauczyłem w Polsce, znaczy się grać w piłkę ręczną. Teraz chcę przekazać swoje wiedzę, umiejętności tutaj reprezentacji kobiet, no i zespołowi startu Elbląg. No i jak może śledzicie albo wiecie, jak do tej pory pomału robimy jakieś tam kroczki w kierunku sukcesu. 2 lata temu 4. miejsce na Mistrzostwach Świata, w tym roku, znaczy się w zeszłym roku, chciałbym szybko zapomnieć o Mistrzostwach Europy na Węgrzech, no tam tylko 11. miejsce, ale może aż 11., bo to dało nam rozstawienie w playoffach i trafiliśmy w playoffach Ukrainę, z którą teraz na przełomie czerwca będziemy grali 2 mecze o awans do Mistrzostw Świata, które odbędą się w Danii. Na jesień będziemy grali eliminację do Mistrzostw Europy. Wczoraj było losowanie grup. Wylosowaliśmy Węgry, Słowację i zwycięzcę grupy preeliminacyjnej. To jest Finlandia, Izrael i Kosowo. To będą nasi przeciwnicy do Mistrzostw Europy, które odbędą się w Szwecji. Jeżeli nam się powiedzie, awansujemy na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Danii w tym roku w grudniu. Tam będziemy się starać jak najbardziej, żeby zająć jak najwyższe miejsce, które upoważni nas do tak zwanych eliminacji, do olimpiady, która odbędzie się w przyszłym roku w Brazylii. To tak pokrótce nasze zadania z reprezentacją Polski. I teraz, żeby mi było łatwiej, to poproszę was, żebyście mi pomogli w tym sensie, że jak zaczniecie zadawać pytania, to będzie mi łatwiej odpowiadać i wtedy nawiąże się taki fajny kontakt między nami. Jak pan ocenia szansę na Mistrzostwa Świata z Ukrainą 2 mecz? No więc powiem tobie w ten sposób, że ja jako trener muszę wierzyć w zwycięstwo mojego zespołu i jestem przekonany i wiem to już na dzień dzisiejszy, że wygramy ten 2 mecz. A czy będzie to łatwo, czy ciężko, to się okaże, ale myślę, że szanse mamy, ja to nazwę tak, 70-30%. 70-30%? Tak. Dla kogo? Dla Polski oczywiście. Jak długo trenerem jestem? Oj, muszę szybko policzyć. Od 93 roku? 22 lata? Czy trudno jest być trenerem kadry i jednocześnie zawodnikiem? No wiesz, akurat tak nie miałem takiej sytuacji. Kiedy byłem trenerem kadry, to już nie grałem sam w piłkę ręczną. W tej chwili jestem trenerem w starcie Elbląg i trenerem kadry, ale to jest na takiej zasadzie, że kiedy rozgrywki nasze ligowe mają przerwę, to wtedy odbywają się zajęcia kadry i można to pogodzić, że jest czas i na to, i na to. Czemu zdecydował się pan na wyjazd do Danii? Wiesz, to były takie czasy wtedy, kiedy w Polsce było ciężko i sport w Polsce wtedy no nie miał tak mocnego statusu, to nazwijmy to bardzo bezpośrednio, no nie było tyle pieniędzy i dlatego wyjechałem do Danii, żeby no po prostu mieć troszkę lepiej, jak w tych czasach było w Polsce. Dlaczego piłka ręczna, nie piłka nożna? No muszę ci powiedzieć, że w sumie tutaj z kolegą właśnie grałem w piłkę nożną swego czasu, jak byliśmy jeszcze parę kilo lżejsi i
I nie wiem, wyjechałem do tego liceum sportowego, który miał profil siatkówki, ale kiedy zamknęli nam siatkówkę, mój przyjaciel uprawiał piłkę ręczną w Grunwaldzie Poznań, zaprosił mnie. No i jakoś tak to zostało. Jak czuje się pan w roli trenera? To jest pytanie takie może, bez końca można by było opowiadać. Wiesz, no robię to, co lubię, robię to, co kocham, jest to moja pasja, ale muszę ci powiedzieć, że rola trenera jest bardzo ciężka. To jest ciężki zawód, to wymaga wiele pracy, bo tu muszę ci powiedzieć, że na przykład treningi odbywają się 2 razy dziennie, w weekendy odbywają się mecze, a te mecze odbywają się w ten sposób, że w pierwszej rundzie trzeba pojechać do przeciwnika, zagrać mecz i potem rewanż u siebie. A na przykład z Elbląga do Nowego Sącza to jest 14 godzin jazdy w autokarze, trzeba tam pojechać, zagrać mecz, no i trzeba wrócić. To jest praktycznie 3 dni zabrane z takiego normalnego tygodnia pracy, a czasami są mecze jeszcze i w środę, i w sobotę, jeszcze jest Puchar Polski w międzyczasie, więc jest tego bardzo dużo. Jak ocenia pan swoją drużynę? Aha, dobrze. No wiesz co, to jest tak. Pierwszy rok miałem taki, to był taki ciężki rok, żebyśmy się poznali, bo to ja wróciłem po wielu latach nieobecności i trochę inny był mój tok myślenia jak moich zawodniczek, ale w tym roku, jak już wspomniałem, już mamy 4. miejsce pewne, a jeszcze przed nami walka o medale i myślę, że stać mój zespół, żebyśmy wygrali w tym roku medal. A jaki kolor, to życie pokaże. Od ilu lat pan pokochał piłkę ręczną? Upsa, no wiesz co, zacząłem grać w piłkę ręczną, jak miałem 17 lat, co prawda trochę późno, ale wcześniej uprawiałem siatkówkę i jak tu wspomniałem, piłkę nożną z kolegą, więc od 17 lat, no to już jest parę 30 dobrych lat, no, nazwijmy to 37. Z tym, że ostatnie lata to tylko jako trener, nie? Także już nie gram. Sam grałem do 38 roku życia, także... Ile lat pan grał w siatkówkę? 2 lata. 2 lata. I nawet muszę ci powiedzieć, że awansowałem do zespołu, który grał w drugiej lidze. Jak pan ocenia wczorajsze losowanie? O, to bardzo fajne pytanie. Muszę ci powiedzieć, że jestem zadowolony z tego losowania, bo można było trafić rzeczywiście o wiele gorszych przeciwników. Także ja uważam naszą grupę za taką bardzo wyrównaną. Mam na myśli Węgry, no bo te 2 pozostałe zespoły nie powinny sprawić nam jakichkolwiek problemów. Także myślę, że te przyszłe Mistrzostwa Europy też będą w naszym zasięgu. Czy myśli pan, że Salus Przedecz mógłby kiedyś zagrać o Mistrzostwo Polski? Wiesz co, muszę ci powiedzieć, że... Muszę ci powiedzieć, że zadałeś trochę polityczne pytanie, bo na czym to polega? Polega to na tym, że tutaj wasza miejscowość, wasz zarząd czy prezydent miasta będą musieli przyłożyć się i dać wam troszkę pieniążków, żebyście mogli wybudować wymiarową halę, bo to jest niestety wymóg konieczny i niezbędny. No i potem następny krok to jest to, że ty i twoi koledzy, dziewczyny, wszystkie razem będziecie trenować na 100% na każdym zajęciach WF-u, na każdych zajęciach treningowych piłki ręcznej. Oddacie wszystko to, co najlepiej potraficie, a sukcesy na pewno przyjdą. To ja składam deklarację w tej chwili, że jeżeli powstanie nowa hala, to przyjeżdżam z największą przyjemnością na otwarcie. Czy ma pan jeszcze jakieś marzenia, plany co do piłki ręcznej? Absolutnie tak. Moim największym marzeniem jest to, żeby z reprezentacją Polski awansować do Igrzysk Olimpijskich, bo jeszcze nie brałem udziału do tej pory w tych zawodach. Jak pan założył klub? O, wiesz, akurat ja nie zakładałem klubu. Ja przyszedłem do klubu, który już egzystował wcześniej i tylko zostałem zatrudniony jako trener, a organizację, jak to się mówi, treningów, zajęć, no to jest w mojej gestii i tym się właśnie zajmuję.
Czy myśli pan, że pana drużyna będzie kiedyś jedną z najlepszych? No wiesz co, to jest niewątpliwie marzenie każdego trenera. Ja staram się jak najbardziej potrafię, żeby właśnie moja drużyna była jedną z najlepszych i tak już wcześniej wspomniałem, mam okazję w tym roku, bo jeżeli się uda awansować do finałów Mistrzostw Polski, no to będę co najmniej drugą najlepszą drużyną w Polsce, a może się wszystko udać. W sporcie nigdy nic nie wiadomo do końca. Ile razy pana drużyna wygrała mecz? Och, wiesz co, no zaraz ci powiem. W tym sezonie 24, to jest tak, wygraliśmy 11 meczów, 2 remisy, przegraliśmy 11, to jest 22, przegraliśmy 8 i teraz wygraliśmy jeszcze 2 w playoffach, które dały nam awans do półfinału Mistrzostw Polski, a przed nami jeszcze, w zależności jak będziemy dobrze grali, to jeszcze około na pewno 6 meczów, a może nawet 10. Czy chciałby pan zostać zawodnikiem Salusa? A to wiesz co, musi zadać pytanie panu trenerowi, czy by mnie jeszcze przyjął. Czy pan trener przyjąłby pana jeszcze do kadry? Bardzo chętnie, a nawet chciałbym, żeby pan trener trenował Salusa. Nie, nie. Dziękuję bardzo. Czy ma pan czas dla rodziny? No to ciężkie pytanie. Muszę ci powiedzieć, że spełniając tak zwaną podwójną rolę trenera klubowego i trenera reprezentacji, wtedy kiedy zespół ligowy ma przerwę, to ja biorę udział w zajęciach z reprezentacją. No niewątpliwie mam bardzo mało czasu dla rodziny. Czy woli pan trenować kobiety czy mężczyzny i dlaczego? Ciężkie pytanie. No, będąc w Danii trenowałem i mężczyzn i kobiety. No tutaj w Polsce ze względu mojego stanowiska trenera reprezentacji kobiet trenuję zespół ligowy kobiet. Ale no w tej chwili przekonałem się, że to jest ciężka praca z kobietami. Łatwiej się pracuje z mężczyznami, dlatego że no w pewnym momencie pewne rzeczy można nazwać po imieniu, a z kobietami to trzeba różnych podchodów używać. A kobiecie, kiedy podaruje się mały palec, to można rękę stracić. Dlatego tak to jest taki ciężki balans, jak daleko można sobie pozwolić na pewne układy. Czy ma pan swoją ulubioną drużynę? Moją ulubioną drużyną jest klub, który w tej chwili trenuje, no i oczywiście reprezentacja Polski. To jest moja najbardziej ulubiona drużyna. Ja mam jeszcze 2 pytania. Czy zawodniczki mają jakąś specjalną dietę i na jakiej pozycji pan grał? No wiesz co, przede wszystkim zawodniczki, kiedy gra się w superlidze, to one wiedzą, co mogą jeść i co muszą jeść, ponieważ no, kiedy się trenuje 2 razy dziennie, a na obozach to czasami nawet 3 razy dziennie, więc na przykład taki dzień na obozie wygląda w ten sposób, że są 2 lub 3 treningi dziennie i one jedzą 4 razy posiłek. I ten posiłek musi być kaloryczny, musi zawierać dużo witamin, białka i węglowodanów, żeby miały siłę. Oczywiście te zawodniczki, które potrzebują specjalnej diety, też o to dbamy i staramy się, żeby to było dopasowane. Czy kocha pan to, co robi? No tak, udało mi się, bo to na początku to było moje hobby, a w tej chwili stało to się moją pracą i no, kocham to, co lubię. Jak słyszeliście, nawet za wiele czasu dla rodziny nie mam, no ale no tak to jest. Jak się coś chce robić na 100% i dobrze, no to wymaga niestety poświęceń. Czy trudno było panu zrezygnować z siatkówki? Wiesz, przyszło to może o wiele łatwiej, dlatego że w tym liceum sportowym akurat zamknęli kierunek siatkówki i żeby coś robić dalej, no to przyszło to o wiele łatwiej. Ile czasu poświęca pan dziennie na treningi?
Dziennie około 4 godzin. To są 2 godziny do południa, 2 godziny po południu, nie? Ile razy w tygodniu pan ćwiczy? Pytasz o mnie samego czy z drużyną? Z drużyną. Z drużyną. Trenujemy w każdym dniu tygodnia. W każdym dniu tygodnia. Jak pan myśli, który z nich jest lepszy? Michał Jurecki czy Bartosz Jurecki? Ale który lepszy? No wiesz co, jeden i drugi grają fantastycznie. Jakby to można powiedzieć, granie jednego jest zależne od drugiego i kiedy ten jeden gra dobrze, to ten drugi gra dobrze, bo wtedy jest mu łatwiej grać na kole, bo dostanie więcej piłek. Jak ten z tyłu rzuci, to temu na kole jest znowu łatwiej. Jak ten na kole gra dobrze, to temu z tyłu jest łatwiej rzucić. No na pewno grają bardzo dobrze, bo jeden i drugi są w reprezentacji Polski, więc grają na najwyższym poziomie. Co pan lubi robić w wolnym czasie? Wiesz co, uwielbiam chodzić na ryby i grać w golfa. No to fakt. To jest jeden problem. Czy tylko miał wiesz pan... co, jeszcze ci dodam jedną rzecz, okay. Tylko tak jak słyszałeś, problem polega na tym, że nie mam na to czasu. Czy miał pan jakiegoś idola, gdy zaczynał pan grać w piłkę ręczną? Tak, przyznam się, że to były Andrzej Szymczak, bramkarz reprezentacji Polski i Anilany Łódź. Był to niewątpliwie też rosyjski bramkarz Sypienko. No i tak ich śladami dotarłem, że sam stałem w bramce i grałem w reprezentacji Polski, także no, coś mi się tam udało naśladować tych dwóch zawodników. Kto jest pana najwierniejszym fanem? Nie wiem, trudno mi odpowiedzieć. Najprawdopodobniej moje dzieci. Żona. I żona, tak. To chyba tak. To są zawsze najwierniejsi, bo oni są wtedy, kiedy się wygrywa i przegrywa. Kiedy zdobędziemy wreszcie medal Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Igrzysk Olimpijskich? To jest pytanie polityczne, nie odpowiadam na takie. Wiesz co, no ostatnio chłopacy zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata w Katarze, nie? A my teraz z dziewczynami, no najpierw musimy awansować do tych Mistrzostw Świata w grudniu w Danii, a potem jak zdobędziemy medal z reprezentacją, to przyjadę tutaj do szkoły i ci go pokażę. Czy ćwiczył pan, jak był pan dzieckiem? Wiesz co, powiem ci, że... Dzieckiem to może nie, no w zależności co masz na myśli mówiąc dziecko, no trenowałem chodząc do szkoły podstawowej, piłkę ręczną niekoniecznie, ale piłkę nożną trenowałem w Izbicy i to w miarę wcześnie, także tak. Czy jest pan zadowolony ze swojej drużyny? No w tym roku muszę powiedzieć, że tak, w zeszłym roku nie bardzo, bo tylko 6. miejsce, ale w tym roku już jesteśmy na 4. i szansa na medal, jestem zadowolony, tak. Jak pan ocenia pracę Michaela Biglera? Uważam, że trener Bigler zrobił kawał dobrej roboty, bo jak sami widzieliście, doszedł do brązowego medalu Mistrzostw Świata. Był w zeszłym roku na Mistrzostwach Europy, zajęli tam co prawda 6. miejsce, no my z dziewczynami 11. Ale jest w czołówce tych najlepszych drużyn, a te drużyny między 1 a 8, każda z każdą potrafi wygrać, także kwestia sukcesu to jest kwestia przyszłego roku. Mistrzostwa Europy będą odbywały się w Polsce i myślę, że przy wsparciu naszej publiczności i naszych fanów będzie nam o wiele łatwiej powalczyć o medal Mistrzostw Europy. Na jakiej pozycji pan grał? Ja stałem w bramce. Czy miał pan kiedyś jakąś kontuzję? Tak, miałem niewątpliwie, aczkolwiek udało mi się uniknąć tych ciężkich i poważnych kontuzji. To była taka, powiedzmy, drobniejsza kontuzja skręcenia nogi, ale muszę wam powiedzieć, że chyba dlatego, że trenowaliśmy tak w tych czasach doskonale. Trener nasz dbał o ten tak zwany podstawowy trening fizyczny, ogólną rozwojówkę, że byliśmy na tyle sprawni, że było o wiele łatwiej uniknąć kontuzji.
Jaka jest różnica szkolenia piłkarzy w Danii, a w Polsce? Wiesz, ta różnica to zaczyna się właśnie od tego etapu, na którym wy w tej chwili jesteście, że wiele tych młodych ludzi w Danii uprawia piłkę ręczną bardzo wcześnie. Nawet z tego co pamiętam, to tam chyba sześciolatki już uprawiają tak zwaną mini piłkę ręczną. Mają ogromną wiedzę o piłce ręcznej, wiedzą dużo rzeczy. Są przeprowadzane bardzo dużo treningów w takich formie zabawowej, gdzie dzieci bardzo chętnie garną się do piłki ręcznej. Tam są ustalone takie programy, w których wszyscy wiedzą, co mają trenować, co mają robić, no i przede wszystkim mają dostęp do hal sportowych. Te hale sportowe są otwarte od rana do wieczora, do 22:00-23:00 odbywają się ostatnie zajęcia, oczywiście nie dla dzieci, bo dla dzieci zajęcia się odbywają w tych godzinach wcześniejszych, ale te starsze grupy wiekowe trenują nawet o 21:00. Czy pana dzieci interesują się też piłką ręczną? Tak, i córka i syn grają piłkę ręczną nawet do tej pory na poziomie chyba... Syn na poziomie trzeciej ligi, a córka momentami druga, trzecia liga, w zależności jak jej drużyna się prezentowała w danym sezonie. Czy ma pan jakieś inne hobby oprócz piłki ręcznej? No wiesz co, tak już wspomniałem, no uwielbiam spędzać czasy na rybach i grając w golfa, no ale nie zawsze się to udaje. Jakie ma pan plany na przyszłość dla swojej drużyny? No wiesz, te najbliższe to jest zdobyć medal z drużyną, a potem no to przygotować drużynę w okresie po wakacjach, przygotować drużynę do następnej rundy rozgrywek. I to są takie te najbliższe plany. Jeżeli by udało się zdobyć medal, to w przyszłym roku moja drużyna wystartuje w rozgrywkach Pucharu Europy. No i chciałbym zajść w tym pucharze jak najdalej. Gdyby pan nie był trenerem, jak wybrał pan zawód? Jeszcze raz? Gdyby pan nie był trenerem, jaki wybrałby pan zawód? Wiem. No, ciężko mi powiedzieć, wiesz co. Chyba wybrałbym jeszcze raz zawód trenera. Dobrze, to może już nie męczmy tutaj pana trenera. Tu jeszcze taki kolega cały czas trzyma rękę. Ile pan ma dzieci i jak się nazywają? Mam dwójkę, mam córkę Magdaleny i syna Mateusza. To teraz będzie poważne jakieś. Nasza absolwentka jest w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Płocku. Czy możemy liczyć na to, że pan trener ją zaobserwuje i być może namówi do gry w starcie Elbląg? No być może, bo jak się wszystko ułoży według planów, to za 2 tygodnie chyba, to jest 18, 19, 20 mam być na zgrupowaniu kadry w Płocku, kadry bramkarek w Płocku. I tutaj już pan mi wspomniał nazwisko, więc zwrócę na nią uwagę i popatrzę i kiedy skończy SMS, to wszystko możliwe. Dobrze, to może już nie męczmy tutaj trenera. Dziękujemy bardzo za to, że pan do nas przybył. Tutaj pan dyrektor jeszcze zabierze głos. To ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękujemy bardzo panu trenerowi. Zapraszamy w przyszłości. Ja pozwolę sobie w imieniu tej całej społeczności szkolnej kwiatami i drobnym upominkiem panu podziękować za spotkanie, za przyjazd. Bardzo proszę o wpisanie się do naszej kroniki. Uczniom tylko powiem, że tutaj za 3-4 minuty będzie możliwość, żeby tutaj z panem trenerem sobie zrobić zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Także dziękuję bardzo. To jest koszulka klubowa Kingi Grzyb, reprezentantki Polski ze startu z podpisami całego zespołu. Proszę bardzo.